Dzisiaj tak coś dla strażaków, fanów pożarnictwa. To jest nasz pierwszy w historii pojazd strażacki. Lata 50. Nasza jednostka powstała w 1952 roku. To akurat nie widać, to jest traktor 80 czy 485 koloru zielonego. Przyczepa, na której była ustawione, tu widzimy motopompę, były ustawione ławki dla strażaków i tak jeździło się na pożary. I tu widzimy taki wózek pożarniczy. To była taka samoróbka z przyczepy. I tak właśnie na akcji się jeździło w latach 50. Na początku to żeśmy tylko działali na terenie zakładu. To jest nasza stara remiza. Tylko był taki garaż na ten wózek pożarniczy. Tak to wyglądało kiedyś. Obecnie tego już nie ma. To jeszcze jest bardziej rozbudowane, ale trochę inaczej. Puste już stoi. Tutaj widzimy garaż na tą przyczepkę, a tu pomieszczenie obrony cywilnej. Tu teraz były takie drzwi dorobione. To jest wieża alarmowa i to jest pomieszczenie obrony cywilnej. Tak samo, bo tutaj widzimy tyle strażaków, obronę cywilną, bo kiedyś to się tak pilnowała, w ogóle pilnowało wojsko w tamtych czasach. Także to jest plac alarmowy. Także kiedyś to trochę inaczej było. Tu widzimy też przyczepę. Nasi strażacy, to są lata 50. To jest taki album, który, znaczy ja go założyłem. Jak zacząłem być kronikarzem. Tutaj mamy kiedyś takie pojazdy używane. To akurat są zdjęcie z zawodów pożarniczych lata 50. Widzimy, jakie to były auta. Star 25, Lublin, Żuki, Stary. Star 20 nawet to był. Nyski, Żuk. I tutaj widzimy naszego gaza, gaz 69 z naszego tartaku, naszej jednostki, ale on był niespełna rok, dlatego że nie potrafił tego wózka uciągnąć strażackiego, po prostu go podnosiło, tak, bo jak był załadowany motopompą i całym sprzętem, to jak samochód ruszał, to po prostu podnosiło samochód, dlatego zrezygnowano z niego. Kiedyś te zawody odbywały się całkiem w innym. Inaczej, po prostu tutaj leżały hełmy, toporki, wszystko trzeba było dobiec, ubrać się w sprzęt, dopiero potem brać węże. Teraz się tak inaczej to rozbywa. Tu widzimy, używane były drabiny na zawodach pożarniczych. Kiedyś w ogóle całkiem inaczej było. Tak. Tutaj już widzimy, są lata 60. tutaj na naszym tartaku. Później dostaliśmy zgodę wyjazdów na akcję spoza zakład. To było już w latach 60., ale tylko jedynie na teren Murowa, nigdzie więcej. Później nam pozwolono jeździć na obchody 1 maja, kiedyś były słynne, pierwszomajowe. Kiedyś w ogóle te obchody, tutaj jest przekazanie sztandaru naszej jednostki, rok założony 52, a sztandar był przekazany w 77 roku na stadionie piłkarskim Unia Murów. Tutaj była taka ceremonia otwarcia zakładu po pożarze. Tartak się spalił, cała hala traków się spaliła i to był pożar, był w 78 roku, a 2 lata później, no 4 lata później było otwarcie nowej hali traków. No tutaj jak co roku uczestniczymy w procesjach odpustowych. Tutaj później już lata 80. to my dostaliśmy takiego uaza z nadleśnictwa. Przemalowaliśmy go na czerwono. Zamontowaliśmy koguta, tak żeby spełniał wymogi pożarnicze. Także mieliśmy uazę, widzimy z tyłu na desancie motopompę naszą. Tu akurat ja jestem jeszcze. Wtedy były takie właśnie mundury. Takie koszarówki. Mora. Tutaj to wszystko zawody. Tutaj były ćwiczenia u nas w Murowie na stawie. Tutaj było ćwiczenia przed moim blokiem, moja mama jest w oknie. Tutaj jeden kierownik z hali traków położył się pod auto. Takie mieliśmy ćwiczenia gminne, bardzo fajne. Później w 1998 roku przejęliśmy stara z huty. Huta upadła, bo u nas w naszej wiosce w Murowie były dwie jednostki, jedna była w hucie szkła okiennego Murów, oni mieli właśnie stara, wcześniej mieli stara 25. Jak tego stara zakupili z Tarchowic nówkę do fabryki, jechali po niego, to stara 25 dali go po prostu jednostce naszej gminie OSP Dębiniec.
dostał. A tego stara potem właśnie jak huta padła, to myśmy przejęli, bo druga jednostka właśnie była w Tartaku. Jednostka w hucie powstała w 1947 roku, a nasza w 1952. A huta 47, a my 52. Potem tego stara myśmy w 58 przejęli, to przyczepka staracka, jak i ułaz został sprzedany. Bo z początku korzystaliśmy, to akurat jest wyjazd do Żynki. Bo z początku żeśmy korzystali po prostu z pojazdu, z traktora 80. To był w ogóle ten wózek pożarniczy. A potem w latach 70. zakupiono dwa nowe traktory. 10-20, 10-20 chyba, setki. Tu okresem z zawodów, po zawodach. Tutaj jak co roku akcja Znicz, co roku dla wszystkich świętych, to sprzątamy takie cmentarze, które są nieczynne, zapomniane. To my po prostu przy nich działamy. Tutaj akurat jest, co roku jeździmy do domu samotnej matki z dzieckiem, do domu dziecka w Mielowicach i do domu pomocy społecznej. Akurat ja jestem Mikołajem, a to były wójt gminy. No i później właśnie jak te traktory zostały sprzedane, znaczy zakupiliśmy właśnie tego, przy Bożym Grobie. Procesja rezurekcyjna, to my co roku bierzemy w tym udział, jako wiadomo teraz. Tu akurat są czczenia na Tartaku u nas. No i właśnie jak kupiliśmy potem w 1974 roku przyczepkę staracką oryginalną, to ten wózek pożarniczy był komuś tam, byśmy dali tam jakimś gospodarzowi. Ten wózek pożarniczy był dany. Traktory, to potem już myśmy nie musieli z nich korzystać, bo mieliśmy tylko ułaza, przyczepkę staracką. No ale potem właśnie w 98, od 1998 mamy tego stara, mieliśmy, bo już go nie mamy. Starwa 4-4. Przejęty był z huty. Tutaj są akurat ćwiczenia na Tartaku. Oczywiście ten Tartak to już też go nie ma, bo teraz jest całkiem, to jeszcze jest stara hala, stary ten Tartak, bo teraz wiadomo, że jest nowy Tartak, stara Enzo Murów. To akurat były obchody 60-lecia naszej jednostki na Tartaku. Nasz sztandar został uhonorowany srebrnym medalem za zasługi do pożarnictwa. Nasza jednostka została uhonorowana. Tutaj przemówienie honorowego prezesa. Także to taki pamiątkowy mamy album zrobiony. Znaczy ja go zrobiłem. Tutaj mamy zawody strażackie. Akurat te zawody były jak były mistrzostwa Europy. Czy świata to były? Ukraina, Polska. Czy mistrzostwa Europy? Teraz nie pamiętam. Musiałbym zobaczyć. Ale to było właśnie w tym czasie, nie? Ja tam się teraz tak piłką nie interesuję w ogóle. Tutaj było właśnie porządki remontowe przy naszej remizie. Tutaj pomoc społeczna. Tutaj akurat żeśmy byli na kursie podstawowym w Opolu. Tak, te kursy podstawowe, te nowe wchodziły. Bo kiedyś to były kursy szeregowców. A później zaczęły wchodzić kursy podstawowe, te nowe, to musieliśmy wszystkie kursy pozmieniać. Tylko żeśmy byli na kursie podstawowym w Opolu. To żeśmy tutaj trenowali. Tutaj w lesie, to jest tego stare też już nie ma, 26 Budkowic. Jak co roku zabezpieczamy różne imprezy wiejskie. Bieg Borsuka, w tym roku będzie 9 września. Tutaj zabezpieczenie przemarszu ulicami Murowa z dnia Świętego Marcina. A tutaj były ćwiczenia u nas w szkole, praktycznie można powiedzieć. Raz do roku mamy takie ćwiczenia, ewakuacje szkół. Ćwiczenia gminne, tu akurat nasza jednostka Starwa 4-4. Tutaj jest pamiątkowe zdjęcie, tu byłem akurat jako dziadek mróz. Trochę urozmaicić, bo tak jak mówiłem, co roku jeździmy. W tym roku będzie chyba 18 wyjazd już do domu samotnej matki z dzieckiem, do domu pomocy społecznej w Czarnowąsach i do domu dziecka w Mielowicach. Tak, co roku taka akcja gminna jest mikołajkowa w naszej gminie i to w całej gminie zbierane są dary w wszystkich sklepach na terenie gminy. Potem my z tego robimy paczki i zawozimy do potrzebujących.
Tutaj jest dom pomocy społecznej akurat. A tutaj jest dom dziecka w Mielowicach. Tu wiadomo, że gminne obchody Dnia Strażaka. Też uczestniczymy co roku, wiadomo. Tutaj nasze zawody wędkarskie dla strażaków. Co roku organizujemy 4 razy zawody strażackie. Także taka tradycja została u nas wprowadzona od 2012 roku bodajże, czy 2011, że organizujemy 4 razy do roku zawody wędkarskie dla strażaków i wyłaniamy największego strażaka roku. Tutaj widzimy skrótki potwierane naszego stara. Znaczy star po prostu musieliśmy wymienić na sztajera. Sztajera dostaliśmy z Solenau. Dokupiliśmy taką szczepkę, bo jak nasza firma przejęła Stora Enzo, to jak się dowiedzieli, że my jeździmy też poznat na cały teren gminy, to był taki wymóg, żeby wyposażyć jeszcze jedną jednostkę, drugą sekcję, sprzęt bojowy w razie jakbyśmy byli poza zakładem na akcji pożarniczej czy tam jakiś tego, to oczywiście musieliśmy taką drugą w ogóle sekcję zrobić i ta druga sekcja korzystała właśnie na zakładzie tylko z tej przyczepki. A jak myśmy po prostu wyjeżdżali poza teren. Tutaj są różne akcje z pożarów gaśniczych. Porą zimową. Tutaj była kontrola hydrantów na całym terenie Murowa. A tutaj jest słynna akcja przeciwpowodziowa w 2010 roku. Zabezpieczanie elektrowni. Tutaj były ćwiczenia gminne. Tutaj nasza jednostka. Czy myśmy po początku właśnie mieliśmy tylko, jak mówiłem, wyjazdy tylko na teren Murowa, potem jak już dostaliśmy stara, to mieliśmy zgodę na całą gminę. Znaczy, w ogóle to z początku było tak, że do 5 km w las, ale w końcu podpisaliśmy umowę z komendą miejską w Opolu, że możemy wyjeżdżać na teren całej gminy jako jednostka zakładowa. I to wyjeżdżamy na teren całej gminy. Tu akurat Mikołaj z dziadkiem Rozem w wizycie w naszej remizie strażackiej. Tutaj też, tutaj pomocy społeczne, prace społeczne, pomoc na stawie, to akurat jest takie, mamy taką układ z kołem wędkarskim PZW Murów, my korzystamy ze stawu, organizujemy zawody wędkarskie, a w ramach rewanżu tam pomagamy w pracach społecznych, pomoc wycince, tam czyszczenie stawu. Tu akurat mamy zdjęcie z pożaru dwudniowego, 2 dni się palił las tutaj w Grabczok-Mańczok, to myśmy brali udział w tym pożarze dwudniowym, oczywiście wiadomo, że byliśmy może koło 11, zawoły syreny, gasiliśmy przepraszam, pożar do chyba 23 albo do północy, potem zaczęło to nas zmieniać, zmienili nas. No ale rano o 5 znowu zawoły syreny, znowu musieli ekipę pozmieniać, także plus 2 dni żeśmy gasili pożar. Tutaj potem żeśmy już drugiego dnia, to myśmy nasze motopompy przywieźli na staw, na rzekę i myśmy tankowali samochody. Bo byliśmy tak wypompowani, że potem żeśmy tylko tutaj w ogóle zawody wędkarskie dla strażaków, zabezpieczenie biegu Borsuka. Tutaj mamy właśnie jednostkę sztajer, który właśnie świeżo przyszedł właśnie z Solenau, ta przyczepka strażacka star w garażu i właśnie później nam się po prostu akumulatory zniszczyły w starze i beczka się rozsypała, to halochrony się tam rozwaliły, to żeśmy go sprzedali na złom do Głuchołaz i mieliśmy sztajera od 2015 roku. Gminne ćwiczenia. Także ta remiza już ona jest pusta, ponieważ od 2015 roku mamy taką remizę, w której akurat teraz ja siedzę. To jest remiza razem z pompownią, zabezpieczająca zakład, to jest nasz garaż, tutaj są wejście do szatni tego, tu jest pompownia i tu jest zbiornik 1 300 000, prawie 1 400 000 litrów wody. Tutaj akurat zdjęcie z ćwiczeń. Tutaj są akurat zebrania sprawozdawcze, to tak jest mało co interesujące. Tu akurat mieliśmy na tartaku ćwiczenia. Tu akurat ja jestem w kombinezonie żaroodpornym.
takie są gminne zawody strażackie. Tutaj gminne obchody dnia strażaka. Tutaj poświęcenie sztajera. Tutaj jeszcze oba auta, bo mieliśmy oba auta w podziale bojowym. Tak długo, chyba z rok czy dwa lata mieliśmy dwa auta w podziale bojowym, ale potem jak już akumulatory się zepsuły w staże i właśnie mówię, tak jak beczka się rozwaliła, to poszedł na złom. To był wycofany, to akcja usuwanie kokon szerszeni, ewakuacja szkół. Tutaj akurat był pokaz strażacki na festynie rodzinnym. To akurat jest właśnie z festynu rodzinnego. Tutaj był akurat wyjazd do zerwania kabla wysokiego napięcia. I tutaj mamy takie zdjęcie 14 września 2016, pierwszy w historii naszej jednostki wyjazd do wypadku drogowego. I właśnie od 2016 roku jeździmy też do wypadków drogowych. W ogóle do różnych wypadków, różnych zdarzeń. Dokładnie jeszcze z Mikołajem w remizie. I kończą się zdjęcia, tutaj ubieranie choinki. A obecnie już mamy dwa samochody, Sztajera i Mana. Sztajer został wycofany z podziału bojowego. On jest tylko teraz na zabezpieczenie zakładu. Zabezpiecza zakład, a w podziale bojowym właśnie jest ten Man 12232. I ten maniek, i z tym mańkiem jeździmy na całą gminę, na różne zdarzenia. Wiadomo, że to zdarzają się takie coś jak powodzie, no to pomagamy innym gminom. Także braliśmy udział w powodziach w 97 roku i 2010. Zabezpieczaliśmy tam właśnie tą elektrownię. Wał żeśmy podnosili do góry. To jest właśnie w tym garażu. A ze Sztajera korzystają ślusarze. Tutaj Sztajer stoi przygotowany do zabezpieczeń na terenie zakładu. Korzystają z niego, tak jak mówiłem, spawacze. Zabezpieczają sobie linie spawalnicze. Także jak tylko spawacze mają spawać akurat na linii sortowniczej, to akurat biorą tego Sztajera sobie i zalewają przed spawaniem, potem zalewają po spawaniu. Także to on jest tylko na terenie zakładu, nie? A manik jest na wyjazdem na całą gminę. Także dzisiaj taki filmik, coś dla miłośników pożarnictwa. Tutaj właśnie jest ten nasz historyczny sztandar, który otrzymaliśmy w 1977 roku. Wręczenie było na stadionie Unii Murów, a data założenia 1952. A to jest nasz nowy sztandar, który został wręczony dwa lata temu, 2021, bo to już jest sztandar nowy z logiem naszego zakładu. Uchodzimy za pożarna Stora Enza Murów. Data założenia jednostki i 2021 data wręczenia sztandaru. I tutaj mamy takie właśnie puchary, które były zdobywane w latach 50. 60. na zawodach. Pod spodem mamy zdjęcie tych strażaków, którzy właśnie zdobywali ten puchar. A ja tam sobie dołożyłem te właśnie retro koniki z wozem konnym. To akurat moja robota. Także w zeszłym roku obchodziliśmy 70-lecie naszej jednostki. Także teraz. Także mówię, na początku byliśmy tylko jednostką zakładową na terenie zakładu. Potem żeśmy mieli zgodę na wyjazdy tylko na teren Murowa. Potem dowództwo nasze, naczelnik prosił dyrektora zakładu, żebyśmy mogli dalej wyjeżdżać. To się zgodził na to, żeby wyjeżdżać na teren Murowa plus 5 km głębiej do lasu. No ale potem myśmy dostali tego stara, zakupiliśmy od syndyku upadłej huty. To już mieliśmy zgodę na całą gminę i jeździmy do dzisiaj na całą gminę. Oficjalna nazwa naszej jednostki to Ochotnicza Straż Pożarna w Stora Enzo Timber Murów. Także jeździmy teraz na całą gminę. Teraz jeździmy do wszystkich zdarzeń, do różnych.